Dzień dobry Państwu. Poczekamy jeszcze może jedną, dwie minutki ze startem, a w międzyczasie osoby, które się dzwoniły, prośba o potwierdzenie, czy nas tutaj dobrze słychać i widać. Tutaj można komentarz w okienku czatu dać. Słychać, dobrze, super. Mamy potwierdzenie. Pani Agatę, bardzo dziękujemy. Także jeszcze minutka, bo widzę, że się osoby tutaj cały czas do nas dzwaniają, także chwilkę poczekamy. Powinniśmy mieć jakiś chyba żart na początek w międzyczasie. Nic Dobrze. specjalnie nie przygotowaliśmy. No właśnie, musimy następnym razem pomyśleć nad jakimś żartem na wstęp. Dobra. Taki temat mało żartobliwy chyba. O, myślę, że coś by się znalazło, jakieś tam, nie wiem, chińskich wyrobach albo. Dobrze, drodzy Państwo, to powoli zaczynamy. Najpierw opowiem troszkę też o kwestiach technicznych, a później oddam głos naszym dzisiejszym prelegentom. Dzisiejszy webinar jest poświęcony tematowi zmian VAT w e-commerce. Będziemy rozmawiać o nowych obowiązkach dla podatników sprzedających towary lub świadczących usługi na rzecz unijnych konsumentów. Ja nazywam się Katarzyna Bartoszkiewicz i będę realizować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. A naszymi prelegentami dzisiejszymi jest Monika Wachowiec, dyrektor zespołu VAT. Klaudia Kurzawińska-Wood, menadżer zespołu VAT i Krzysztof Dzień dobry. Kutek, menadżer również zespołu VAT. Dzień dobry Państwu. Na czas prezentacji samej my się już teraz wyłączymy z kamerek, żeby po prostu tutaj ułatwić Państwu, czy żeby ta widoczność prezentacji była lepsza. Tak, możemy się już wyłączyć. I teraz tak, jeszcze ze spraw organizacyjnych. W trakcie webinaru mogą Państwo zadawać pytania za pomocą ikonki ze znakiem zapytania po prawej stronie. I na część pytań będziemy się starali w miarę możliwości odpowiadać w trakcie webinaru, a na część po prostu odpowiemy Państwu po webinarze i będziemy do Państwa wracać też w miarę możliwości w Q&A-ach. Będziemy też Państwa prosić o udział w pytaniach sondażowych. Takich pytań sondażowych będą trzy i ostatnie, które będzie dotyczyło oceny webinaru. I nasi eksperci będą też na bieżąco komentować wyniki tych pytań sondażowych. Pytanie, które często pada, tak, będzie dzisiejsze spotkanie jest nagrywane. Będziemy dzisiaj wysyłać do Państwa mail zarówno z prezentacją, jak i linkiem do nagrania, także będzie można je sobie odsłuchać w dowolnej porze. Także ja już w takim razie oddaję głos Monice, już sekundka, przełączamy slajd. Dobrze. Dobra. Monika, oddaję tobie Dziękuję, głos. Kasia. Ja wprawdzie żadnego żartu nie przygotowałam, natomiast tak dla Państwa, którzy uczestniczyli w naszym webcaście w styczniu, pamiętają Państwo, mówiłam wtedy, że tak jak jesteśmy na tych kamerkach, w słuchawkach, to troszeczkę przypominamy komentatorów sportowych, którzy śledząc przepisy o e-commerce trochę prawie jak komentują jak skoki narciarskie. No powiem Państwu, że z perspektywy momentu, w którym jesteśmy, to tak naprawdę dzisiaj się czuję jak pracownik Centrum Sterowania Lotów Kosmicznych bardziej niż komentator sportowy, ponieważ mam wrażenie, że razem z tysiącami osób patrzymy na jeden duży telebim, na którym trwa odliczanie i zaraz ruszy coś nowego w świat, tak, wystrzeli rakieta i cały czas zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało w praktyce. Trwa odliczanie, ponieważ mamy mniej niż 1,5 miesiąca do wejścia w życie nowych zmian i dzisiaj postaramy się w ciągu troszkę więcej niż godziny przybliżyć Państwu takie najważniejsze zasady związane z tymi zmianami, również w oparciu o to, co wynika z przepisów projektu ustawy o VAT. Opowiemy o statusie prac legislacyjnych, opowiemy o nowych pojęciach, jakie się pojawią w ustawie VAT-owskiej, a więc między innymi WSTiO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, SOT,
tak, czyli sprzedaż towarów importowanych na odległość i to będzie dzisiaj temat naszego spotkania. Jeżeli chodzi o dodatkowe kwestie, to też powiemy kilka słów o obowiązkach nowych, które się pojawią dla operatorów portowych oraz kurierów, jak również istotne zmiany, które dotyczyć będą operatorów platform internetowych. Przechodząc do kolejnego slajdu, warto zaznaczyć, że o ile przepisy na poziomie unijnym są uchwalone już od dawna i dawno znamy ich treść, o tyle jeżeli chodzi o polską ustawę VAT-owską, to nadal niestety mamy do czynienia z projektem ustawy, zmian do ustawy. Na początku kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt, który obecnie trafił do Sejmu i jest na etapie pierwszego czytania. Natomiast, no, tak jak mówiliśmy, trwa odliczanie mniej niż półtora miesiąca, a tutaj jeszcze troszkę ścieżki legislacyjnej przed nami, a przepisy w sposób nieubłagalny mają wejść w życie 1 lipca 2021 roku. Więcej na temat takich zasad czy generalnych powodów, dlaczego te przepisy są wprowadzane, omawialiśmy w trakcie poprzedniego webcastu, który odbył się 22 stycznia i tutaj zachęcamy Państwa również do odsłuchania tego archiwalnego webcastu, jest to jak najbardziej możliwe. Ja Kasię za chwileczkę bym poprosiła może, żeby wrzucić link również do tego webcastu. No i nie przedłużając, przejdźmy do konkretów. Co nas czeka za te niecałe półtora miesiąca? Czyli może przejdźmy do kolejnego slajdu. Na początek może powiedzmy sobie krótko, co rozumiemy przez WSTO zgodnie z polskim projektem zmian. I zgodnie z projektowanymi przepisami przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, czyli WSTO, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, także wówczas, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. I ten nabywca, tu możemy wyróżnić w zasadzie dwie grupy nabywców. Pierwsza grupa to podatnicy VAT lub osoby prawne nie będące podatnikami VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczenia WNT. Ta kategoria dotyczy specyficznych dosyć przypadków, na przykład nabycie towarów przez rolników ryczałtowych lub podatników zwolnionych podmiotowo z VAT, jeśli całkowita wartość WNT nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 tysięcy złotych, więc tutaj zastosowanie tej kategorii grupy podatników mamy dosyć ograniczone. Albo i tu mamy tą drugą, najważniejszą grupę nabywców, czyli chodzi o każdy inny podmiot nie będący podatnikiem VAT. I na to chciałbym w szczególności zwrócić uwagę, że nowe przepisy dotyczące e-commerce'u, które omawiamy na tym webinarze, dotyczą tak zwanych dostaw B2C, więc przepisy te nie mają zastosowania do transakcji między podatnikami VAT. W tym miejscu też trzeba zaznaczyć, że przepisów dotyczących WSTO nie stosujemy w odniesieniu do kilku grup towarów, a mianowicie do nowych środków transportu, do towarów, które są przedmiotem tak zwanej dostawy z montażem lub towarów używanych, dzieł sztuki, które są rozliczane w procedurze VAT marża. Warto także odnotować, że produkty akcyzowe mogą być przedmiotem WSTO i to jest zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej, które wyłączały tę kategorię towarów ze sprzedaży wysyłkowej. Jeśli chodzi o miejsce opodatkowania, to zgodnie z nowymi przepisami, to znaczy zgodnie z projektem ustawy, miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. To znaczy jest to kraj przeznaczenia towaru. Jednakże reguła ta nie ma zastosowania, jeśli spełnione będą łącznie trzy warunki. Pierwszy warunek to, aby dostawca posiadał siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności tylko w jednym państwie członkowskim. Drugi to, aby towary były wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności. No i trzeci warunek to, żeby suma całkowitej wartości dostaw towarów będących przedmiotem WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, czyli tzw. usług TBE na rzecz niepodatników, czyli transakcji B2C, o której tutaj mówimy, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 10 tysięcy euro, a dla Polski ta kwota wynosi 42 tysiące złotych. I tutaj myślę, że warto podkreślić, jak liczyć ten limit 42 tysięcy złotych, to znaczy, że dotyczy on zarówno dostaw WSTO, czyli tych transakcji towarowych do wszystkich krajów unijnych oraz usług TBE. Może jeszcze dodam, iż nawet jeśli
zasada dotycząca opodatkowania WSTO w kraju konsumpcji nie będzie miała zastosowania, bo te trzy warunki nie będą spełnione, to dostawca będzie mógł wybrać jako miejsce dostawy państwo, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki do nabywcy, czyli ten kraj konsumpcji. W tym celu będzie musiał złożyć zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego. Natomiast ten wymóg, zawiadomienie nie będzie dotyczył dostawcy, który zarejestruje się na cele procedury VAT-OSS, o której za chwilę powiemy. Możemy do kolejnego slajdu przejść. Więc na poprzednim slajdzie powiedzieliśmy sobie, że WSTO zasadniczo jest opodatkowane w kraju przeznaczenia, czyli generalnie dostawca takiego towaru będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w tym kraju, żeby rozliczyć VAT należny od takiej transakcji. Ale tej rejestracji będzie można uniknąć, jeśli taki dostawca skorzysta z tej specjalnej procedury VAT-OSS. Więc może krótko powiedzmy jeszcze o tej nowej procedurze OSS. Obecnie istnieje procedura MOS, czyli Mini One Stop Shop, która dotyczy usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych. Po zmianach MOS zostanie zastąpiony przez OSS, czyli One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi. Oznaczać to będzie, że w ramach tej specjalnej procedury nastąpi rozliczenie, czyli zapłata VAT należnego z tytułu określonych czynności, na przykład WSTO, świadczenie usług B2C, do państwa członkowskiego konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. I oczywiście OSS jest opcją. Możemy z niej skorzystać, ale nie będzie to obowiązkowe. Jeśli nie skorzystamy z tej procedury, to rozliczamy VAT na zasadach ogólnych. I tutaj chciałbym podkreślić, że ta procedura dotyczy transakcji B2C, więc w ramach OSS-u nie można rozliczać transakcji z podatnikami VAT. Kto może skorzystać z tej procedury? Zgodnie z projektowanymi przepisami, podatnikiem, który może rozliczać się w ramach OSS, jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej i osoba fizyczna, która dokonuje WSTO, ułatwia dostawę towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego, czyli chodzi tu o platformy internetowe, albo posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, ale nie posiada ich na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji i świadczy usługi na rzecz osób niebędących podatnikami. O tej kwestii progu 10 tysięcy euro, czyli w przypadku Polski 42 tysiące złotych, już sobie powiedzieliśmy na poprzednim slajdzie, ale może przypomnę, że do tego limitu wliczamy zarówno WSTO, jak i świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, czyli te usługi TBE. A co do pozostałych kwestii wymienionych tutaj na tym slajdzie, to przekazuję głos Klaudii. Z założenia OSS ma na celu uproszczenie obowiązków VAT poprzez to, że będzie jedna elektroniczna rejestracja w wybranym kraju unijnym, podatek będzie płacony i deklarowany w jednej elektronicznej deklaracji i będziemy współpracować z jednym organem podatkowym. I na kolejnym slajdzie poruszymy temat rejestracji i tego, czy warto wyrejestrować się z VAT-u w innych krajach, bo widzieliśmy w pytaniach, że część z Państwa się nad tym zastanawia. Jak będą wyglądały deklaracje i jaki to może mieć wpływ na Państwa systemy ERP. Jak wygląda rejestracja, czyli zawiadomienie do OSS? To, który kraj unijny będzie krajem rejestracji, zależy od tego, gdzie mamy siedzibę, czy też stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Kraj rejestracji jest w ustawie nazywany państwem członkowskim identyfikacji. Jest taki piękny skrót PCZI, państwo członkowskie identyfikacji. Jest to państwo, w którym składa się zawiadomienie, że chcemy skorzystać z możliwości, jaką jest korzystanie z OSS. I teraz jakie są zasady ustalenia, które państwo będzie naszym PCZI, czyli państwem członkowskim identyfikacji? Przede wszystkim jest to kraj, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej. Jeśli nie ma siedziby w Unii Europejskiej, wówczas będzie to kraj unijny, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. A jeśli jest więcej takich miejsc w Unii, podatnik ma prawo wyboru, w którym kraju chce się zarejestrować. Jeżeli natomiast dany podmiot nie ma w Unii ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności, wówczas rejestruje się w jednym z krajów unijnych, z którego fizycznie wyjeżdża towar do konsumenta. A z założenia przy WSTO towar zawsze wyrusza z jakiegoś kraju unijnego.
I tutaj dla zainteresowanych, już teraz są dostępne na portalu podatkowym dokumenty rejestracyjne do drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który będzie jednym z dwóch właściwych urzędów skarbowych dla nowych procedur. Natomiast sama rejestracja będzie ważna dopiero od momentu wejścia przepisów w życie, czyli jak dobrze pójdzie, będzie to 1 lipca. I dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się nad wyrejestrowaniem z VAT-u w innych krajach po 1 lipca, no to trzeba wziąć pod uwagę, że mimo tej całej idei jednego okienka, czyli jednego kraju, z którego rozliczymy WSTO w całej Unii, to trzeba wziąć pod uwagę, że rejestracja taka klasyczna VAT-owska prawdopodobnie będzie potrzebna we wszystkich tych krajach, z których fizycznie rusza towar. Oprócz tego warto przemyśleć, czy dokonujecie Państwo zakupów w innych krajach, no i wówczas rejestracja może być przydatna do celów odliczenia VAT naliczonego, bo w deklaracjach OSS będzie wykazywany wyłącznie VAT należny. A dla VAT-u naliczonego, no niestety może przydać się rejestracja VAT. Taki obowiązek posiadania rejestracji VAT w kraju, z którego rusza towar, wiąże się też z tym, że aby wykazać WSTO w deklaracji OSS, należy mieć dokumenty potwierdzające odbiór towaru. I w sytuacji, w której nie będziemy posiadać dokumentów potwierdzających odbiór towaru przez zagranicznego konsumenta, trzeba będzie wykazać taką dostawę jako krajową na terytorium tego kraju, z którego towar wyruszył. Czyli to jest taka konstrukcja podobna do WDT, tyle tylko, że od kwalifikacji transakcji będzie zależało to, w której deklaracji dostawa zostanie wykazana. Czyli przykładowo, jeżeli jesteśmy zarejestrowani dla celów OSS w Polsce i towar jest wysyłany do konsumenta z Polski do Francji, wówczas, żeby wykazać to jako WSTO w deklaracji dla OSS, należy posiadać dowody na otrzymanie tego towaru we Francji. I w przypadku braku posiadania takich dowodów, dostawa będzie wykazywana jako krajowa w naszym polskim JPK V7. I teraz, jakie mogą być dowody na dostawę towarów? Zasadniczo dowody są podobne do tych dla WDT, ale trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że tutaj dostawa jest na rzecz osoby fizycznej, konsumenta. Pierwszy dokument to dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika czy też spedytora, o ile oczywiście działamy przez przewoźnika, a drugi dokument to dokument potwierdzający odbiór towarów poza terytorium kraju. No i dokumenty te łącznie mają potwierdzać dostarczenie towarów do nabywcy w docelowym kraju. I podobnie jak w przypadku WDT, jeżeli te dokumenty nie będą jednoznacznie potwierdzały, że doszło do dostarczenia towaru, wówczas podatnik może zebrać inne dokumenty. Przykładowo może zebrać korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie i dokument potwierdzający zapłatę za towar. Jeżeli dostawca nie będzie miał tych dokumentów, wówczas nie wykazuje tej transakcji w deklaracji OSS, a dopiero w następnym okresie pokazuje te transakcje w polskim JPK V7, bo w tym naszym przykładzie towar wyjechał z Polski. I dopiero po zebraniu dowodów można na bieżąco wykazać transakcję deklaracji OSS jako WSTO. Deklaracje OSS będą składane elektronicznie do drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. I będą to deklaracje kwartalne i będą składane do końca kolejnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału. I w deklaracjach mają widnieć wszystkie transakcje WSTO, a nie, że część podatnik pokaże w deklaracji OSS, a część w zagranicznych deklaracjach, tam gdzie ma rejestrację. I warto też jeszcze dodać, że kwoty w deklaracji będą wyrażone w euro i VAT będzie wykazywany, uwaga, według stawki obowiązującej w kraju konsumpcji, czyli w kraju docelowym przesyłki. W związku z tym warto zwrócić na to uwagę pod kątem Państwa systemów ERP, ale to jeszcze będziemy mówić na końcu naszego webinaru. I co ciekawe, korekty poprzednich transakcji będą składane w bieżących deklaracjach, czyli w bieżącej deklaracji będziemy wskazywać, jakiego okresu dotyczy korekta i czas na takie bieżące korygowanie to 3 lata. I w przypadku braku transakcji w danym kwartale składamy deklaracje zerowe, o ile oczywiście jesteśmy zarejestrowani do OSS. I myślę, że możemy już przejść do kolejnego slajdu i oddaję głos Krzyśkowi. Tak, jeśli chodzi o dokumentowanie transakcji WSTO, to w zasadzie mamy w tym zakresie odpowiednie regulacje dotyczące fakturowania dla sytuacji, w których rozliczamy tą dostawę w procedurze OSS, jak i poza nią. Jeśli wybieramy rozliczanie za pomocą OSS-u, to nie mamy obowiązku wystawiania faktury, ale fakultatywnie możemy to zrobić.
I jeśli podatnik zarejestrowany na potrzeby OSS w Polsce zdecyduje się na wystawienie faktury, to wystawia ją na podstawie polskich przepisów. Jeśli inny kraj jest państwem identyfikacji, to stosujemy przepisy tego innego kraju członkowskiego. Natomiast w przypadku, gdy dokonujemy WSTO, ale nie rozliczymy tej transakcji w ramach OSS-u, to wtedy obowiązkowo wystawiamy fakturę i wystawienie faktury następuje na podstawie przepisów państwa zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, czyli patrzymy na te przepisy tylko innego państwa członkowskiego. Jeśli wystawiamy fakturę na podstawie polskich przepisów, to możemy zastosować stawkę VAT obowiązującą w innym państwie członkowskim, ponieważ tutaj jest projektowana zmiana przepisów dotyczących fakturowania, która ma to umożliwić. Ponadto podajemy polski numer identyfikacji, natomiast warto pamiętać, że nie możemy wystawić tak zwanej faktury uproszczonej, aby udokumentować WSTO, czyli faktury do kwoty 450 zł. Myślę, że warto o tym pamiętać. No i jeśli chodzi o walutę, to możemy podać kwoty na fakturze w walucie obcej. Można jeszcze zadać sobie pytanie, co z ewidencją na kasie fiskalnej. Jeśli chodzi o takie transakcje, w projekcie ustawy nie ma odpowiednich przepisów wyłączających obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie lub takich, które by taki obowiązek nakładały. Natomiast może się okazać, że na dalszych etapach prac legislacyjnych będzie to doprecyzowane lub organy zajmą takie stanowisko jak w przypadku sprzedaży wysyłkowej, co do której nie ma obowiązków fiskalizacji. Tutaj może tylko dodam jedno słowo, że faktycznie jest tak, że w projekcie ustawy VAT-owskiej i w projekcie zmian jakby nie mamy żadnych propozycji zmian odnośnie samego artykułu 111, który KAS dotyczy. Natomiast na etapie konsultacji publicznych do projektu ustawy faktycznie było zgłoszone, wprawdzie w zakresie dotyczącym platform internetowych, ale było zgłaszane właśnie pytanie, w jaki sposób należy się odnieść do obowiązku rejestracji na kasach fiskalnych w wybranych transakcjach. I tutaj w odpowiedzi na te zgłoszone kwestie w ramach konsultacji publicznych mamy odpowiedź, ona jest też jakby załączona obecnie do uzasadnienia projektu, że ta kwestia zostanie uregulowana, natomiast ona zostanie uregulowana podobnie jak to ma miejsce obecnie w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących. Obecnie takiego projektu rozporządzenia jeszcze nie ma, natomiast no gdzieś ten sygnał się pojawił, że kwestia KAS będzie odrębnie już poza ustawą zaadresowana. Okej, to myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu. Okej. Jeszcze może krótko na temat usług B2C, ponieważ jak wspomnieliśmy wcześniej, do tej pory w procedurze MOS rozliczane mogły być tylko usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze. Po zmianach także inne usługi świadczone na rzecz niepodatników będą mogły być rozliczane w OSS-ie. Ale warto przy tym zwrócić uwagę, że nie zmienią się zasad dotyczące, że nie zmienią się zasady dotyczące miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz niepodatników. Więc zgodnie z ogólną zasadą usługi świadczone dla osób nie będących podatnikami co do zasady mają miejsce opodatkowania w państwie, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ale od tej zasady są wyjątki, które wskazują jako miejsce opodatkowania usług kraj konsumpcji. Przykładowo dotyczy to usług związanych z nieruchomościami położonymi poza Polską. Obecnie podatnicy świadczący tego typu usługi opodatkowane w innym kraju członkowskim mają zwykle obowiązek rejestracji dla celów VAT w tym innym państwie Unii. Natomiast od lipca podatnicy będą mogli zamiast tego zdecydować się na rozliczenie VAT-u należnego od takich usług w ramach procedury OSS. Zatem od lipca także inne usługi niż usługi TBE, czyli telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne, będą mogły być rozliczane w OSS-ie. Warunkiem jest tylko, aby były one świadczone dla niepodatników i miejsce opodatkowania było na terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Tutaj też warto zaznaczyć, że dla tych usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne nie obowiązuje żaden limit, czyli próg kwotowy, czyli w przypadku Polski te 42 tysiące złotych, ponieważ próg ten liczy się tylko dla WSTO i usług TBE.
Odnośnie dokumentowania, czyli fakturowania, to tylko krótko wspomnę, że jeśli usługi rozliczane są w procedurze OSS i Polska jest krajem identyfikacji, to fakturowanie następuje według polskich regulacji, natomiast jeśli podatnik jest zarejestrowany w kraju konsumpcji, to fakturujemy według zasad tego kraju. To myślę, że teraz możemy przejść do kolejnego slajdu. Tak, to teraz mamy pierwsze pytanie sondażowe. Ja już za sekundkę je uruchomię. Damy Państwu około minuty na odpowiedź. Już tutaj uruchamiamy. Dobra. I w międzyczasie prośba tutaj o odpowiedzenie na jedno z pytań, które się wcześniej pojawiało podczas czy dzisiejszego czatu, czy te pytania, które Państwo zgłaszali przed webinarem. Okej, tak widzę, że tutaj takie jest pytanie dotyczące liczenia tego limitu 10 tysięcy euro. Czy możemy poprosić o powtórzenie odnośnie usług? Oczywiście możemy poprosić. Czyli jeszcze raz podsumowując, te 10 tysięcy euro dotyczy transakcji, które określamy jako WSTiO i świadczenia usług TBE. Tak? I dla tych łącznie transakcji, tego typu transakcji, liczymy te 10 tysięcy euro. Dla usług świadczonych na zasadzie B2C, ale innych niż TBE, czyli innych niż telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze, ale takich, które mają miejsce świadczenia w innych krajach, na przykład tak jak Krzysiek wspominał, usługi związane z nieruchomością, usługi noclegowe, restauracyjne i cateringowe na przykład, które są świadczone w innych krajach, tutaj nie zmieniają się zasady dotyczące miejsca świadczenia tej usługi. Ona jest opodatkowana właśnie w kraju konsumpcji, tylko w związku z nowymi przepisami zmieniają się zasady rozliczania VAT-u, to znaczy nie musimy się już tam w tych krajach docelowych rejestrować, tylko możemy również skorzystać z tego rozwiązania w postaci OS, aby ten VAT z tytułu tych usług rozliczyć. Czyli te usługi rozliczamy od pierwszej złotówki, nie patrzymy na limit, natomiast limit dla WSTiO i usług TBE. Dobrze, i tu mamy podsumowanie tego pierwszego pytania ankietowego. Proszę Państwa, widać, że około 1/3 z nas jeszcze się nie zastanawiała, czy skorzystać z tego uproszczenia, które daje nam ustawodawca w postaci rozliczeń poprzez system OSS. 1/3 z nas jeszcze tutaj to ma przed sobą, natomiast no, zwracamy uwagę na to, że tutaj już mało czasu zostało i warto by było zaplanować to, bo to też będzie się wiązało, to ta rejestracja w OSS-ie. Oczywiście, jeżeli mamy transakcje, które kwalifikują się na rozliczenia w tym systemie, będą wymagały istotnych zmian w systemach IT, w systemach ERP, tak jak Klaudia i Krzysztof opowiadali, będziemy musieli raportować w innych walutach, będziemy musieli raportować w ramach odrębnych deklaracji do innych urzędów skarbowych, także mamy tutaj trochę rzeczy, które no, trzeba przygotować przed wejściem w życie tych przepisów. Dobrze, przejdźmy może dalej do dalszej części prezentacji. Okej. Kolejnym tematem, któremu warto się przyjrzeć, to kwestia sprzedaży na odległość towarów importowanych. Więc jeśli mogę prosić kolejny slajd. Może przybliżmy dla przypomnienia, co należy rozumieć przez właśnie sprzedaż na odległość towarów importowanych, ponieważ jest to nowy rodzaj transakcji wprowadzony przez ustawodawcę w związku z pakietem e-commerce. I zgodnie z projektowanymi przepisami, sprzedaż na odległość towarów importowanych oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, także jeśli ten dostawca pośrednio uczestniczy w dostawie, jak przy WSTO, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego. I ten nabywca musi być, tutaj także mamy takie dwie grupy nabywców. Tym nabywcą musi być, jeśli chodzi o pierwszą grupę, podatnik VAT lub osoba prawna nie będąca podatnikiem VAT, która nie ma obowiązku rozliczenia WNT, lub jeśli chodzi o tą drugą grupę, najważniejszą, każdym innym podmiotem niebędącym podatnikiem. Czyli zasadniczo będzie to sprzedaż B2C. Natomiast dostarczane towary nie mogą być nowymi środkami transportu, ani nie mogą być też przedmiotem dostawy z montażem, ani nie mogą być to towary podlegające podatkowi akcyzowemu. Tutaj mamy inne uregulowanie niż w przypadku WSTO, ponieważ ta kategoria towarów jest wyłączona z tej kategorii SOTI.
Dodatkowym warunkiem jest to, iż towary muszą być w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotówkach i odpowiadającej równowartości kwoty 150 euro. I tutaj pojawia się, się pytanie, jak należy rozumieć tą rzeczywistą wartość. Nie ma tego w polskich przepisach, ale zostało to wskazane w dyrektywie i także doprecyzowane zostało to w notach wyjaśniających. Zgodnie z notami wartość rzeczywistą określa się w następujący sposób. Jeśli chodzi o towary o charakterze handlowym, będzie to cena towarów sprzedawanych w celu wywozu na obszar celny Unii z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, no chyba że są one ujęte w cenie i nie są oddzielnie wykazane na fakturze. Do tej wartości nie włączamy też podatków i opłat, jakie organy celne mogłyby ustalić na podstawie odpowiednich dokumentów. Natomiast w przypadku towarów o charakterze niehandlowym będzie to cena, która zostałaby zapłacona za same towary, gdyby zostały one sprzedawane w celu wywozu na obszar celny Unii. Nowe przepisy wprowadzają także odpowiednie regulacje dla miejsca dostawy towarów w przypadku SOTI. I odpowiednio miejscem dostawy towarów w przypadku SOTI na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki do nabywcy. Na tym przykładzie na slajdzie jest to ta sytuacja oznaczona cyferką 2, gdy towar jedzie z Ukrainy do Niemiec, ale w Polsce ma miejsce import. W tej sytuacji miejsce opodatkowania jest w Niemczech. I drugi przypadek, gdy mamy do czynienia z SOTI na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, to miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki, pod warunkiem, że podatek VAT z tytułu dostawy tych towarów będzie zadeklarowany w procedurze importu, czyli VAT IOSS, lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom. I to obrazuje ten pierwszy przykład, gdzie towar jedzie do Polski i w Polsce mamy miejsce dostawy. Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu. OK. To powiedzmy jeszcze krótko, na czym polega ta procedura VAT IOSS. Jest to procedura importu polegająca na rozliczeniu VAT należnego z tytułu SOTI państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Kto może skorzystać z tej procedury? No, przepisy wyróżniają tu trzy kategorie podatników, czyli będzie to podatnik posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej, albo podatnik, który nie ma siedziby na terytorium Unii Europejskiej, ale jest reprezentowany przez pośrednika, albo posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym Unia zawarła odpowiednie porozumienie o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Jeśli chodzi o transakcje rozliczane w IOSS, to w tej procedurze można rozliczać transakcje SOTI, czyli sprzedaży na odległość towarów importowanych, jeżeli wartość rzeczywista przesyłki nie przekracza 150 euro. Tu właśnie należy podkreślić, że istotny jest ten próg kwotowy. I jeszcze chciałbym zaznaczyć, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zarejestrować do IOSS, to wszystkie jego transakcje sprzedaży na odległość towarów importowanych o wartości rzeczywistej nie przekraczającej 150 euro należy zadeklarować za pośrednictwem IOSS, czyli IOSS nie może być ograniczony do wybranych państw członkowskich. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to przekazuję głos Klaudii. Jeśli chodzi o SOTI i IOSS, rejestracja do IOSS jest odrębna od wszystkich innych rejestracji. Podatnicy powinni zarejestrować się odrębnie do każdej z procedur, czyli podmiot zarejestrowany dla celów OSS powinien odrębnie zarejestrować się do celów IOSS. I tutaj padło pytanie, czy rejestracja do tych procedur specjalnych spowoduje automatyczne wyrejestrowanie z VAT za granicą. I nie oznacza to, że inne państwo nas automatycznie wyrejestruje, a przynajmniej nie powinno tak być, ale to już oczywiście zależy od przepisów, jakie zostaną uchwalone w konkretnym państwie unijnym. Dostaliśmy od Państwa już sporo pytań i jeśli nie uda nam się teraz odpowiedzieć w trakcie webinaru, to oczywiście postaramy się wrócić do Państwa już po webcaście. A teraz wracając jeszcze do IOSS. To, co wyróżnia rejestrację IOSS od OSS, jest to, że podatnik dostaje numer identyfikacyjny dla SOTI.
Ze względu na charakter SOTI pewnie sporo podmiotów, które będą chciały się zarejestrować, będą podmiotami spoza Unii Europejskiej i wówczas będzie potrzebny taki podmiot jak pośrednik. I pośrednik to nowa instytucja, czy też rola w ustawie, trochę podobna do przedstawiciela podatkowego i zaraz powiemy sobie na kolejnym slajdzie, o co chodzi. Jak wygląda rejestracja do IOSS? To, który kraj będzie krajem rejestracji, czyli tym naszym jednym, jedynym na całą Europę, zależy od tego, gdzie mamy siedzibę, czy też stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i czy w ogóle jesteśmy jakkolwiek obecni w Unii. No i teraz, jakie są zasady ustalania, które państwo będzie naszym państwem członkowskim identyfikacji dla celów SOTI? Zasadniczo zasady są podobne jak w przypadku WSTO. Przede wszystkim jest to kraj, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej. I myślę, że często będą przypadki, w których podatnik SOTI nie ma w Unii swojej siedziby, więc wówczas idziemy dalej do zasady stałego miejsca prowadzenia działalności. Czyli jeśli nie ma siedziby w Unii, wówczas będzie to kraj unijny, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jest więcej takich miejsc, to podatnik ma prawo wyboru. A co jeśli nie ma w Unii Europejskiej ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności? Wówczas stosujemy tą nową instytucję, jaką jest pośrednik. Niby nowy podmiot w ustawie, ale tak naprawdę zasady będą zbliżone do działania przedstawiciela podatkowego. W skrócie oznacza to, że jeśli podmiot spoza Unii chce korzystać z IOSS, musi zawrzeć umowę z pośrednikiem. I wówczas krajem identyfikacji jest ten kraj, w którym jest zarejestrowany ten pośrednik dla celów IOSS. Pośrednika można mieć tylko jednego i o ile dla podmiotów spoza Unii posiadanie pośrednika jest obowiązkowe, jeśli chcą skorzystać z IOSS, o tyle podmioty z Unii mają wybór, czy chcą działać samodzielnie, czy też może również skorzystać z usług takiego pośrednika. Wyjątkiem tutaj jest Norwegia, bo jeśli wysyłamy towary z Norwegii i dostawca również jest z Norwegii, wówczas nie ma konieczności ustanawiania pośrednika, ale to jest taki mały wyjątek. I teraz kto może zostać pośrednikiem? Generalnie jest to podmiot, który co do zasady nie ma zaległości podatkowych i nie jest karany za popełnienie przestępstwa skarbowego. Dodatkowo również pośrednik musi posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. I tak jak wspominałam wcześniej, przy rejestracji podatnik otrzymuje numer dla celów IOSS. Będzie to odrębny numer, którego w miarę możliwości nie powinno się szeroko udostępniać. Jeżeli rejestracji dokonujemy przez pośrednika, wówczas to pośrednik otrzymuje odrębny numer dla siebie jako pośrednika i dla każdego swojego klienta. I dlaczego nie powinniśmy szeroko udostępniać naszego numeru identyfikacyjnego? Numer IOSS jest potrzebny przede wszystkim na granicy celnej, bo żeby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT przy imporcie, należy podać organom celnym w momencie importu numer identyfikacyjny IOSS sprzedawcy. I to zwolnienie z VAT przy imporcie to nie do końca oznacza, że VAT-u w ogóle nie będzie, tylko tutaj ten VAT będzie płacony w cenie towaru, a dalej odprowadzony przy okazji składania deklaracji IOSS. I teraz jaka jest rola pośrednika? Przede wszystkim pośrednik odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które pośrednik rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika. I oprócz tego również w imieniu i na rzecz podatnika pośrednik sporządza deklaracje podatkowe, płaci VAT, prowadzi i przechowuje dokumentację i ewidencję, a także ją udostępnia na żądanie organów podatkowych. I deklaracje IOSS będą składane elektronicznie do drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Będą to deklaracje miesięczne, nie kwartalne jak w przypadku OSS i będą składane do końca kolejnego miesiąca. Kwoty w deklaracji będą w euro. I teraz w przypadku, kiedy sprzedajemy na przykład w dolarach, a kwoty w deklaracji mają być w euro i podatek również ma być zapłacony w euro, wówczas należy zastosować kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. A jeżeli nie zostanie opublikowane w tym dniu, to wtedy idziemy do kursu wymiany opublikowanego następnego dnia. Czyli przykładowo, dla wszystkich transakcji z lipca bierzemy kurs 31 lipca, a jeśli w tym dniu nie będzie opublikowanego kursu, wówczas bierzemy kurs z 1 sierpnia. Czyli zasada trochę inna niż dotychczas, bo dla wszystkich transakcji danego miesiąca będziemy stosować ten sam kurs, a jeśli tego danego dnia nie będzie opublikowanego kursu, to wówczas nie cofamy się do dnia poprzedzającego, a bierzemy pod uwagę dzień następny. I to jest coś, o czym warto pomyśleć, jak będziecie Państwo
dostosowywać swoje systemy ERP do obsługi tego typu transakcji. I tutaj tak samo jak w OSS, korekty będą przedstawiane w bieżących deklaracjach, czyli w bieżącej deklaracji będziemy wskazywać, jakiego okresu dotyczy korekta, a czas na takie bieżące korygowanie to 3 lata. I w przypadku braku transakcji w danym miesiącu, podatnik albo pośrednik z nadanym numerem IOSS będzie miał obowiązek składania deklaracji zerowych. I oprócz tego należy też prowadzić elektroniczną ewidencję odrębnie dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji. I ewidencja dla SOTI, tak samo jak dla WSTO, należy przechowywać elektronicznie przez 10 lat i udostępniać organom na żądanie. I myślę, że takie przechowywanie 10-letnie też powinno być wzięte pod uwagę przy ustawianiu systemów. I dalej powiemy sobie o dokumentowaniu SOTI oraz alternatywnej procedurze, jaką jest USZ, a teraz już oddaję głos Krzyśkowi. Tak, jeśli chodzi o dokumentowanie transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych, to jeszcze może krótko na temat tego, w jaki sposób wystawiamy faktury. Jeśli dostawca będzie chciał rozliczyć SOTI w ramach IOSS, to wówczas fakultatywnie może taką transakcję udokumentować fakturą. Jeśli podatnik będzie chciał wystawić fakturę dokumentującą SOTI, to jeśli jego państwem identyfikacji jest Polska, to wystawię faktury na podstawie polskich przepisów. Natomiast sprzedawcy zarejestrowani w IOSS w innym państwie członkowskim niż Polska stosują przy fakturowaniu przepisy tego kraju identyfikacji. Jeszcze może krótko co do elementów faktury. Jeśli stosujemy polskie przepisy przy fakturowaniu, to w zasadzie podobnie jak przy WSTO, faktura może zawierać stawkę VAT obowiązującą w innym państwie niż Polska. Co do waluty, to możemy tutaj wskazać walutę innego kraju. Podajemy numer identyfikacji uzyskany w Polsce, natomiast nie możemy wystawić faktury, tak zwanej faktury uproszczonej, aby udokumentować transakcję SOTI, czyli tej faktury do kwoty 450 zł. Jeśli chodzi o elementy, to myślę, że w zasadzie tyle. Warto o tym pamiętać przy fakturowaniu, przy ustawianiu też systemów fakturowych. A jeśli chodzi o ewidencję na kasie rejestrującej, no to mamy tutaj w zasadzie podobną sytuację jak przy WSTO, to znaczy polskie przepisy nie wprowadzają w tym zakresie żadnych regulacji. Ja, Krzysiek, może pozwolę sobie zająć jeszcze, zanim przejdziemy dalej, chwileczkę, bo tu czytamy Państwa pytania i komentarze, jest ich naprawdę sporo. Spróbujemy może teraz jeden komentarz wyjaśnić, bo tutaj mamy takie pytanie, czy wystarczy się zarejestrować raz i mamy rejestrację na IOS i na OSS? To wspominaliśmy o tym, ale tutaj jeszcze może podkreślmy jeszcze raz, że jeżeli ktoś chce jako podatnik, jako sprzedawca korzystać zarówno z OSS dla tych wewnątrzwspólnotowych transakcji dostaw czy sprzedaży na odległość i chce jednocześnie korzystać z SOTI dla transakcji importowych, konieczne są dwie odrębne rejestracje. Tak? I to jest jakby coś innego niż zwykła standardowa rejestracja VAT, z którą do tej pory mieliśmy do czynienia. Czyli tutaj bardzo ważna rzecz, to nie jest automatycznie rejestracja, wystarczy raz się zarejestrować i mamy z głowy. Nie, musimy dokonać zgłoszenia dla każdej potrzeby czy dla każdego typu transakcji, jaki mamy zamiar realizować. To taki mały komentarz może do tego punktu. I w projekcie ustawy znajduje się kolejna ciekawa procedura, która również jest dobrowolna. Procedura USZ czy też USZ, jak to woli, może zostać zastosowana wtedy, gdy dostawca nie korzysta z procedury IOSS, a mógłby, gdyby się zarejestrował. Drugi warunek jest taki, że osoba zgłaszająca towary organom celnym jest operatorem pocztowym lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego odbiorcy. Czyli w praktyce będą to więc kurierzy, Poczta Polska, agencje celne, no i do tego sytuacja, w których mógłby być zastosowany IOSS, ale nie jest. I USZ wygląda zupełnie inaczej niż procedura IOSS. Myślę, że możemy przejść na kolejny slajd. Jeszcze jeden. Dobrze, dziękuję. O ile OSS jest czasami podobny w działaniu do IOSS, o tyle USZ kieruje się własnymi zasadami i tutaj te regulacje mają bardziej charakter celny niż taki czysto VAT-owski.
I USZ polega na tym, że VAT jest pobierany bezpośrednio od konsumenta przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego. I może dla celów tego webinaru trzymajmy się tutaj przykładu kuriera i przyjmijmy, że jest to kurier. Taki kurier musi sam obliczyć kwotę VAT-u według stawki 23%. Tutaj uwaga, nie ma zastosowania niższa stawka bez względu na to, jaki towar jest w paczce. I ten VAT musi być obliczony według stawki 23% najpóźniej w momencie doręczenia przesyłki. Również najpóźniej w momencie doręczenia paczki konsument powinien zapłacić kurierowi kwotę VAT-u. I bez względu na to, jak bardzo może być zdziwiony nasz odbiorca paczki, że kurier chce tutaj od niego 23% VAT-u pobrać, no to taki odbiorca ma obowiązek, żeby ten VAT zapłacić. I w związku z tym, jeśli jesteście Państwo zainteresowani stosowaniem USZ, no to należy przemyśleć sobie może wdrożenie jakichś procedur względem kupujących i osób doręczających paczki, bo równie dobrze odbiorcą paczki może nie być sam adresat, a na przykład pani na recepcji w zakładzie pracy, no, która niekoniecznie będzie zainteresowana zapłatą VAT-u za swojego kolegę, który sobie tutaj do pracy zamówił paczkę z chińskimi butami na przykład. I tutaj można się też zastanowić, jak takich sytuacji uniknąć i na przykład wdrożyć procedurę pobierania VAT jeszcze przed doręczeniem paczki. Ale już tak podsumowując, kurier odpowiada za należności celne tylko te pobrane od odbiorcy. Czyli jeśli odbiorca paczki odmówi jej przyjęcia, wówczas po stronie kuriera jest udokumentowanie tego faktu w celu uniknięcia zarzutu, że należności celne od jakiejś paczki nie zostały uiszczone. Tutaj termin płatności jest zbieżny z terminem płatności należności celnych i jest to 16 dzień następnego miesiąca. I nie będzie tutaj takiej typowej deklaracji, jak mamy przy OSS czy IOSS, bo tutaj funkcję deklaracji będzie pełniła suma zgłoszeń celnych. W przypadku USZ pojawia się kwestia odpowiedzialności za wysokość pobranego podatku, ponieważ kurier nie zna tak naprawdę szczegółów transakcji, a jak jeszcze jest paczka opisana na przykład po japońsku i jedyne co jest po polsku to adres odbiorcy, no to powstaje nam wyzwanie, jak zabezpieczyć się przed poborem zbyt niskiego VAT-u jako firma kurierska. Bo znamy bardzo dobrze przypadki, że wartość towaru podana na paczce niekoniecznie odpowiada wartości temu, co jest w środku i temu, co zostało zafakturowane przez sprzedawcę na odbiorcę. Jeśli kurier zostanie wprowadzony w błąd, wówczas organ celny może wymagać dopłaty kwoty podatku od konsumenta, ale może być też tak, że to firma kurierska będzie odpowiedzialna za to, że nie wiem, pomyliła się w kalkulacji kwoty podatku, albo pobrała od klienta za niską kwotę przez pomyłkę, albo w ogóle to kurier zapomniał pobrać VAT-u, doręczył paczkę i odjechał. I tutaj uwaga, może też dojść do sytuacji, w której firma kurierska zostanie obciążona sankcją. I w ustawie wprowadzono przepisy o 20-procentowym dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, liczonym od zaniżenia kwoty podatku, jeżeli kurier wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku powinna być w innej wysokości niż określona na podstawie informacji, które towarzyszą tej przesyłce. I teraz tak, piękny przepis, tylko jak obronić się w praktyce? Ustawa mówi nam, jak kurier może tej kary uniknąć i w uzasadnieniu do projektu ustawy zostało wskazane, że każdy przypadek powinien być ustalany indywidualnie. No bo mogą być sytuacje, w których przesyłka czy jej waga mogą być podejrzane dla kuriera w kontekście informacji, które będzie miał w dokumentach na temat tej paczki. I zasadniczo kurier będzie miał prawo zażądać od odbiorcy paczki, żeby przedstawił mu fakturę. Wówczas można udokumentować fakt, że kurier w jakiś sposób dokonał dodatkowej kontroli w celu ustalenia prawidłowej wysokości VAT-u. Ale to tylko taki przykład. Myślę, że pomysłów na nadużycia w USZ będzie wiele, ale to już praktyka pokaże, jak ta procedura będzie stosowana. Ja już teraz z mojej strony dziękuję i możemy przejść do pytania ankietowego. Tak, teraz przechodzimy do drugiego pytania. Chcielibyśmy zapytać Państwa o procedury, które z procedur w zakresie importu może w Państwa działalności mieć faktyczne zastosowanie i już tutaj odpalam możliwość głosowania. A ja w tym czasie może spróbuję odpowiedzieć na kolejne pytania, które widzimy, że się pojawiły i chyba tutaj może najlepiej byłoby odnieść się do tego ostatniego tematu. Pytanie takie, a co jeżeli nabywca uprze się, że chce zastosować stawkę obniżoną VAT przy odbiorze towaru przy stosowaniu procedury USZ? No powiem tak, generalnie Komisja Europejska czy przepisy europejskie dają opcję wszystkim krajom unijnym, żeby przy stosowaniu procedury USZ
stosować stawkę podstawową. Natomiast jeżeli dany konsument chciałby zastosować stawkę obniżoną, no to on powinien o tym poinformować sprzedawcę i w zasadzie nie może zastosować w tym przypadku tej procedury USZ, jeżeli wprowadzony taki przepis w danym kraju, że stosuje się stawkę podstawową i taki konsument po prostu musi złożyć standardowe zgłoszenie celne. Tutaj kolejne pytanie widzę, czy USZ może być do innych towarów niż o wartości 150 euro? Nie, niestety. Jeżeli chodzi o USZ, to podobnie jak w iOS-ie, możemy zastosować te specyficzne procedury rozliczenia, pobrania, rozliczenia VAT-u tylko dla towarów, do których ma zastosowanie SOTI, czyli tych do 150 euro wartości rzeczywistej. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do omówienia wyników ankiety, bo wydaje mi się ono dosyć ciekawe. Co jeżeli kupuje towary w ramach importu dla własnej działalności gospodarczej? Czy ma zastosowanie USZ czy iOS? No tutaj mam złą wiadomość, jeżeli kupujemy towary nie jako konsument, tylko jako podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i ten towar jest na potrzeby tej działalności gospodarczej, to z założenia nie spełniamy wymogów, które są dla tych przepisów przewidziane, ponieważ one z założenia dotyczą transakcji B2C, a więc kiedy nabywcą jest co do zasady klient-konsument, tak? Czyli jeżeli kupujemy coś do działalności gospodarczej, oba te rozwiązania nie znajdą zastosowania i stosujemy dla importu zasady ogólne, dotychczasowe. Jeżeli chodzi o podsumowanie ankiety, w znacznej części Państwa w ogóle temat importów nie dotyczy, więc jakby tutaj będzie to temat bardziej typowo hipotetyczny albo może realizowany bardziej w tematach prywatnych. Natomiast znowu ponad 1/3 naszych uczestników dzisiejszego webinaru jeszcze się nie zastanawiała nad decyzją co do wyboru jednej z procedur. Mamy kilka osób, które będą działały jako zgłaszający. Myślę, że po wskazówkach Klaudii wiedzą, że teraz troszkę trzeba tych przygotowań zacząć, żeby zabezpieczyć się chociażby przed zastosowaniem sankcji. No i co ciekawe, myślałam szczerze mówiąc, że będzie więcej osób, które już zdecydowały, że będą korzystać z iOS-a. Zobaczymy, może takie decyzje zapadną już wkrótce. Dobrze, i teraz powiemy troszeczkę o dosyć dużych zmianach, które dotyczą platform internetowych. Do tej pory transakcje, jeżeli chodzi o platformy internetowe, wyglądały tak, jak widzimy na następnym slajdzie. Kasiu, jakbym mogła poprosić o przerzucenie. O, dziękuję. Dokładnie. Mieliśmy platformę internetową, za pośrednictwem której kontaktował się sprzedawca z nabywcą, tak, i w transakcjach B2C. Ta transakcja była realizowana po prostu bezpośrednio między sprzedawcą a konsumentem, natomiast z wykorzystaniem możliwości, jakie platformy internetowe czy interfejsy elektroniczne oferowały. Natomiast ze względu na wzrost tych transakcji, które są realizowane przez internet i też troszkę zwiększeniem ilości tych paczek o małej wartości, które zalewają teraz rynek europejski, nie tylko z krajów europejskich, stwierdzono, że łatwiej jest pilnować poboru VAT-u u podmiotów, które są już tutaj na rynku i są jakby w mniejszej ilości, czyli na przykład te platformy internetowe, niż od każdego jednego sprzedawcy, który ma zamiar sprzedać coś konsumentowi na terytorium Unii Europejskiej. Stąd też powstał pomysł, żeby interfejsy elektroniczne, czyli wszystkie platformy internetowe, włączyć w rozliczanie, w pobór i rozliczanie VAT-u. I z czym to się wiąże? Od 1 lipca 2021 roku tak naprawdę interfejsy elektroniczne, czyli te wszystkie platformy internetowe, w ściśle określonych przypadkach będą uznawane za stronę transakcji, mimo że one tylko będą ułatwiać kontakt między sprzedawcą a konsumentem w Unii Europejskiej, ale jeżeli będą spełniać pewne wymogi, będą tylko i wyłącznie dla celów VAT traktowane tak, jakby były stroną transakcji, czyli niejako podzielimy dotychczasową jedną transakcję między sprzedawcą a konsumentem na dwie odrębne transakcje. Transakcje typu B2B, czyli business to business, z którą hipotetycznie, bo to będzie taka fikcyjna transakcja, realizuje sprzedawca na rzecz platformy internetowej,
oraz odrębną transakcję o charakterze B2C, czyli business to client, tak między interfejsem elektronicznym a konsumentem. Tak jak mówię, to jest fikcja wyłącznie dla potrzeb VAT-u. Tutaj nie wpływa ta fikcja na inne kwestie typu, nie wiem, cywilistyczne tematy czy jakieś biznesowe uzgodnienia co do transakcji. To jest tylko po to, żeby skupić w tych punktach, których mamy zdecydowanie mniej niż dostawców, a którymi są platformy internetowe, ten obowiązek rozliczania i poboru VAT-u od transakcji, ale tak jak mówię, to dotyczy tylko ściśle określonych przypadków. I na następnym slajdzie mamy te dwa przypadki, których głównie dotyczy temat, czyli w sytuacji, kiedy platforma internetowa może być uznana za podatnika uczestniczącego w transakcji, mimo że ona tylko udostępnia tą swoją platformę. I pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy właśnie platforma ułatwia poprzez zastosowanie swojego interfejsu elektronicznego, ułatwia transakcję sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach do 150 euro. I tutaj, co jest istotne, proszę zwrócić uwagę, że mówimy o tym, że musi to być towar importowany, czyli tutaj jest warunek dotyczący skąd towar jedzie i musi być to warunek dotyczący kwoty. Musi być to przesyłka do 150 euro. I jeżeli platforma ułatwia taką transakcję, w ramach której towar jedzie spoza Unii do klienta, konsumenta unijnego w paczce poniżej 150 euro, to ta platforma ułatwiając tą sprzedaż musi w tej transakcji odegrać rolę podatnika i być włączona w rozliczenie VAT-u. Natomiast drugi przypadek, kiedy platforma może stać się stroną transakcji i być zobowiązana do rozliczenia VAT-u, to jest wtedy, kiedy platforma poprzez swój interfejs elektroniczny ułatwia dokonanie dostawy na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika, który tutaj w Unii ani nie ma siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i te towary mają docelowo trafić do klienta, konsumenta, tak, nie podatnika VAT w Unii Europejskiej. To dotyczy zarówno wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, jak i dostawy w kraju. Co to oznacza? Proszę zwrócić uwagę, czym się różnią te dwa przypadki. W pierwszym przypadku mówiliśmy, skąd towar jedzie i o jakiej wartości i to miało znaczenie. W drugim przypadku mówimy o towarach, które już na terenie Unii są, to już nie są towary importowane, one już na terenie Unii są, natomiast ich dostawa na rzecz konsumenta jest realizowana przez sprzedawcę, który nie ma w Unii ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności i sprzedaż realizuje tą poprzez platformę internetową. W tym przypadku mamy obowiązek rozliczenia VAT przez platformę. Co ważne, w tym przypadku, nawet jeżeli ten podmiot nieunijny ma rejestrację VAT, to i tak ten model działa. I przechodząc dalej, na co trzeba zwrócić uwagę przy tych nowych przepisach dotyczących platform internetowych? No my zakładamy, że to są sytuacje pewnie nie aż tak liczne w praktyce, natomiast no tutaj te przepisy są dosyć złożone w tym zakresie, bo jakby trzeba wykonać wiele kroków, żeby jakby ustalić, kiedy te transakcje powinny być w tym nowym modelu rozliczane i w jaki sposób prawidłowo to ewidencjonować, potem raportować. Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy w ogóle dana platforma faktycznie ułatwia dokonanie dostawy. I tutaj przepisy unijne wskazują jakby wytyczne, co to znaczy, że platforma ułatwia dokonanie dostawy. Tak mówiąc w skrócie, umożliwia kontakt między dostawcą i nabywcą, czyli tym konsumentem, w wyniku którego dochodzi do zawarcia transakcji. Na przykład uznaje się, że taka platforma nie ułatwia do zawarcia transakcji, jeżeli na przykład jest to tylko platforma, która jest platformą na przykład ogłoszeniową, tak? Albo na przykład jej działania są tylko związane z przetwarzaniem płatności dla potrzeb transakcji, ale ona w ogóle nie ma wpływu na warunki, jakby zasady tego, jak dostawca z konsumentem uzgadniają realizację transakcji, albo na przykład nie ułatwia takiej dostawy przez platformę taki interfejs elektroniczny, który tylko pokazuje czy oferuje dane towary, ale jakby trzeba przeklikać
klikać dalej na inne strony, żeby faktycznie na tych innych stronach zamknąć transakcję. No i jak już ustalimy, że jesteśmy na przykład platformą, która taką transakcję umożliwia, no to też musimy zobaczyć, czy spełniamy właśnie te warunki, o których mowa była na poprzednim slajdzie. Tu powstają praktyczne wątpliwości, bo czasami mamy sprzedawców, którzy na przykład oferują coś na platformie internetowej, zgłosi się nabywca i akurat poprosi o towar, którego akurat zabrakło sprzedawcy i sprzedawca kontaktuje się przez inną platformę internetową z dostawcą gdzieś spoza Unii na przykład. No to pytanie, czy jak mamy dwie takie platformy, to czy te nowe przepisy mają zastosowanie? No i odpowiedź jest tak, ale tylko w zakresie tej transakcji, która jest faktycznie finalnie realizowana na rzecz konsumenta. Czyli jeżeli sprzedawca kupuje coś od innego sprzedawcy z innej platformy, to jest to transakcja raczej B2B. Natomiast sam sprzedawca, który przez tutaj naszą platformę oferuje nabywcy towar sprowadzony gdzieś spoza Unii, to już jest transakcja, która będzie objęta nowymi przepisami. I ponieważ mamy tutaj platformy zobowiązane do poboru podatku czy do odprowadzania tego podatku w ramach uszczelnienia tego systemu VAT w zakresie transakcji realizowanych przez platformę, no to platforma może ponosić odpowiedzialność za błędne dane, które podaje konsument, znaczy nawet nie tyle konsument, co bardziej dostawca. Konsument owszem też, ale głównie dostawca. Dlaczego? No bo tak naprawdę platforma nigdy nie ma towarów w ręce, tak mówiąc w przenośni. Ona tylko pośredniczy, ona nie widzi tego towaru, nigdy go nie otrzymuje na magazyn, tak? To jest tylko wiedza taka, informacje o transakcji otrzymane od zupełnie zewnętrznych podmiotów, jakimi są dostawca czy konsument, który mówi, gdzie na przykład zamierza to nabyć. Więc platforma odpowiada za rozliczenie tego VAT-u, natomiast jeżeli na przykład wykaże, że została wprowadzona w błąd przez którąś ze stron, nie mogła przy zachowaniu należytej staranności spodziewać się czy mieć informacji, że tu są te dane nieprawidłowe, no to póki tego nie udowodni, niestety ponosi odpowiedzialność. Jeżeli udowodni, że to ona została wprowadzona w błąd, to tą odpowiedzialność może przesunąć na inny podmiot. No i to, co jest ważne, żeby ustalić, kiedy stosujemy te nowe zasady rozliczenia, no musimy patrzeć praktycznie na każdą transakcję, ponieważ to nie jest tak, że wystarczy zrobić jedną transakcję w tym nowym modelu, tak, czyli ułatwić jedną dostawę poprzez platformę, żeby wszystkie transakcje na platformie były objęte nowym reżimem, to patrzymy transakcję po transakcji i sprawdzamy, czy spełnione zostały te elementy, o których mówiłam poprzednio, czyli wartość transakcji, skąd towar jedzie, jaki jest status dostawcy. I też ważne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z towarem, z usługą, czy może z jakimś rozliczeniem poza VAT-em, które akurat jest domykane poprzez platformę internetową. No to, co jest też ważne tutaj z perspektywy takiej platformy, ale też no, z perspektywy innych osób biorących udział w tej transakcji. W przypadku tego rozliczania VAT-u przez platformę, platforma musi zastosować odpowiednią stawkę VAT w kraju docelowym, czyli tam, gdzie konsument ten towar będzie otrzymywał w ramach transakcji zawartej poprzez platformę. Czyli na przykład, jeżeli sprzedawca polski oferuje na polskiej platformie towar, a nabywa go konsument z Niemiec, to od takiej transakcji będzie należny VAT niemiecki. I teraz tutaj nie ma takiej zasady, jak jest przy USZ, gdzie państwa członkowskie mogą jakby z założenia pozwolić, czy może inaczej, państwa członkowskie mogą uznać, że stawka VAT standardowa ma zastosowanie. Tu niestety tego nie ma. Tutaj patrzymy na taką stawkę, jaka jest właściwa dla danego towaru w danym kraju, co oznacza, że taka platforma działająca szeroko w innych krajach musi sprawdzać, czy dany towar podlega pod stawkę obniżoną w kraju docelowym, gdzie konsument będzie odbierał ten towar, tak? Jakie są zasady ustalania tej stawki i odpowiednio musi ten VAT odprowadzić. To wymaga właśnie od platform wszystkich interfejsów elektronicznych, które będą stosować te nowe przepisy, no, wprowadzenia wielu procedur wewnętrznych, chociażby badania należytej staranności, gromadzenia informacji o samych dostawcach, o konsumentach, gdzie towary są zamawiane, gdzie mają trafić,
ale też o samych towarach, jeżeli chodzi o ich specyfikę, żeby móc stwierdzić, czy stawka VAT będzie stawką podstawową, czy stawką obniżoną. I to, co jest ważne, tutaj też podkreślamy, tak jak Klaudia i Krzysztof podkreślali wcześniej, te nowe zasady dotyczą tylko transakcji B2C, czyli tylko w relacji sprzedawca biznes, nabywca konsument. Jeżeli chodzi o transakcje B2B czy C2C, czyli konsument do konsumenta, to wtedy stosujemy dotychczasowe zasady. Tutaj też zmienią się trochę zasady dotyczące fakturowania. W zasadzie no, będą występowały pewne sytuacje, kiedy faktury będą konieczne do wystawienia, nawet przez samą platformę. Jeżeli chodzi o kasy, to jest to, o czym wspominałam wcześniej, że na etapie konsultacji ministerstwo wskazało, że to będzie zaadresowane w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących i prawdopodobnie tak samo jak dotychczas sprzedaż wysyłkowa mamy możliwość korzystania ze zwolnienia w zakresie sprzedaży wysyłkowej z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. No spodziewamy się, że coś podobnego znajdzie się już niedługo w analogicznym rozporządzeniu, które będzie obowiązywało od 1 lipca. Z ostatnich tematów pytanie się pojawia, czy na przykład platforma internetowa musi się rozliczać w iOS. No to tutaj podsumowanie jest takie, nikt nie musi się rozliczać w iOS. To jest rozwiązanie fakultatywne, natomiast platformy internetowe mogą z tego jak najbardziej korzystać. Mogą, natomiast na przykład we Francji przepisy lokalne wprowadziły obowiązek, że platforma internetowa musi we Francji automatycznie rejestrować się i korzystać z iOS-a. Co tu jest ważne, już domykając ten temat, podobnie jak w poprzednich przypadkach, mamy nowe obowiązki ewidencyjne. Jeżeli chodzi o platformy, one są dosyć rozbudowane, czyli platformy internetowe nie tylko, że muszą przechowywać rozbudowaną bazę danych o transakcjach i o podmiotach jakby uczestniczących w tych transakcjach przez 10 lat, to muszą gromadzić te dane nie tylko w tych przypadkach, gdzie platforma na bazie tych nowych przepisów musi występować jako podatnik, ale we wszystkich transakcjach, w których platforma ułatwia zawarcie transakcji między sprzedawcą a konsumentem, nawet jeżeli jakby z warunków tej transakcji wynika, że nie ma zastosowania ta nowa regulacja i w tym akurat przypadku platforma VAT-u nie musi rozliczyć. Chodzi o to, żeby organy podatkowe danego kraju miały możliwość zweryfikowania, czy taka platforma faktycznie dobrze wypełnia swoje obowiązki i czy pobierany jest VAT zgodnie z tymi nowymi założeniami systemu. Tutaj co jest też jeszcze ważne, to mamy specyficzny obowiązek podatkowy dla rozliczania tego VAT-u przez platformę, a mianowicie tutaj uznaje się, że ta dostawa jest wykonana, czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności. Nawet nie tyle otrzymania, co zaakceptowania, otrzymania informacji, że klient zaakceptował, czy złożył dyspozycję płatności za dany towar, który będzie dostarczany przez sprzedawcę właśnie poprzez platformę. No i tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, kwota 150 euro. Tutaj, jeżeli chodzi o przeliczanie, jakby weryfikowanie, kiedy wpadamy w te nowe obowiązki, a kiedy nie, stosujemy kurs, który jest przewidziany w projekcie polskiej ustawy w okolicach artykułu 31, tam gdzie mamy generalne zasady przeliczania kwot w walutach obcych na złotówki. I tu mowa jest o tym, że te 150 euro przeliczamy według pierwszego dnia października roku poprzedzającego rok, którego rozliczenie dotyczy. To wszystko powoduje, że tak naprawdę z perspektywy platform patrzymy na te nowe regulacje jako wymagające bardzo dużych działań. Z jednej strony trzeba gromadzić dane odnośnie transakcji, odnośnie użytkowników platformy, zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, śledzić stawki VAT w innych krajach, sprawdzać, czy one mają zastosowanie, czy może stawka podstawowa, gromadzić bardzo szerokie ewidencje i to przez okres 10 lat, a dodatkowo na wezwanie organu musimy przedstawić je w wersji elektronicznej. Także tutaj o ile OS i iOS same w sobie mają charakter takich uproszczeń i mają ułatwiać trochę rozliczenia podatnikom, o tyle no, platformy zdecydowanie po 1 lipca mają zwiększone wymagania, jeżeli chodzi o prowadzenie rozliczeń VAT i całych obowiązków administracyjnych, które ich dotyczą.
Dobrze, to może przejdziemy do kolejnego slajdu. Proszę, proszę, oddaję głos. Chciałam właśnie powiedzieć, że tutaj nawiążemy troszeczkę do tych wymogów. Czy faktycznie jest tak, jak myślimy, że no trochę tych obowiązków Państwo odczują, jeżeli chodzi o dostosowanie systemów ERP czy systemów IT w kontekście tych nowych regulacji? I to ma na celu właśnie to pytanie. Tutaj trwa cały czas ankieta. Tak, damy Państwu jeszcze jakąś minutkę na odpowiedź na pytanie i za chwilę tutaj postaram się skomentować Państwa. A ja w międzyczasie odpowiem na pytanie, bo dosyć ciekawe się pojawiło. Czy jeżeli jest zastrzeżenie prawa własności przez sprzedawcę w transakcji z konsumentem, to czy te rozliczenia dotyczą też, te dotyczące platform dotyczą też takiej sytuacji? Tak, jak najbardziej, proszę Państwa, to jest to, co mówiłam na początku. Ta fikcja, o której mówiliśmy w przypadku platform, to jest fikcja tylko dla potrzeby rozliczeń VAT-owskich. Jeżeli mówimy o kwestiach cywilistycznych czy biznesowych, one jakby nie ulegają modyfikacji w wyniku tych przepisów VAT-owskich. VAT sobie, tak, kwestie cywilistyczne sobie, czyli to, że zapiszemy jakieś zastrzeżenie w umowie odnośnie momentu przejścia własności tych towarów, no może nie mieć żadnego znaczenia dla samego systemu rozliczenia VAT w takiej transakcji. Dobrze, ja już się dzielę wynikami. Za sekundkę będę mogli Państwo podejrzeć. Niestety z lekkim opóźnieniem, ale mam nadzieję, że... O, jeszcze sekundka. Dobra. Okej. Dobrze, widzę, że część z Państwa już zadziałała, jeżeli chodzi o zmiany w systemach ERP i w systemach IT, chociaż jest to dopiero 8% z Państwa, 8% z naszych uczestników dzisiejszego webinaru, czyli tutaj widać, że jeszcze 45%, czyli prawie połowa z nas dopiero przygląda się zmianom, jak rozumiemy, i dopiero będzie planowała dostosowanie tych systemów ERP i IT do nowych wymagań, czyli no, z jednej strony mamy trochę mało czasu, też taka trochę niepewność, że cały czas mówimy jeszcze o projekcie ustawy o VAT, który przejdzie przez etap parlamentu, natomiast no, rozumiem, że u Państwa szykują się dosyć gorące wakacje. Takie podsumowanie tej ankiety, które też zamkniemy podsumowaniem całej prezentacji. Jak Państwo widzicie, te zmiany, które nas zaczną obowiązywać od 1 lipca, one jakby mają na celu z jednej strony trochę zarządzić tematem poboru VAT-u, w sensie takim, żeby bardziej kierować VAT związany z pewnymi transakcjami w branży e-commerce do krajów konsumpcji i zapewnić dobry pobór tego podatku, tak, uniknąć wszelkiego rodzaju fraudów czy luk, które do tej pory gdzieś występowały i pozwalały na nieopodatkowywanie tych transakcji. Z drugiej strony przepisy miały uprościć życie podatników, chociażby poprzez wprowadzenie iOS-a, czyli tego one-stop shopu importowego, czy samego OSS-a, który dotyczy transakcji bardziej w ramach Unii, i to miało pozwolić na uniknięcie obowiązków związanych z raportowaniem w innych krajach Unii Europejskiej. Można teraz wszystko załatwiać w jednym okienku. Czyli wygląda to ładnie, wygląda to przyjaźnie podatnikowi. Natomiast tak jak Państwo widzicie, no, nie obejdzie się niestety bez dodatkowego działania ze strony podatników, ponieważ z jednej strony mamy dużo regulacji, które jakby powodują, że musimy dostosować się do tych nowych przepisów, bo to, co jest ważne, proszę Państwa, te regulacje są na poziomie unijnym, mamy tutaj dyrektywy i rozporządzenia. Rozporządzenia obowiązują nas bezpośrednio, czyli z Państwa perspektywy, kiedy będziecie się Państwo przygotowywać do
zmian, ważne jest to, żeby nie czytać tylko polskiej ustawy VAT-owskiej, bo to może nie wystarczyć. Konieczne jest zapoznanie się z rozporządzeniami na poziomie unijnym. Dyrektywy, które były wydane na poziomie unijnym, będą implementowane w polskiej ustawie, ale rozporządzenia już nie, a rozporządzenia mają charakter wykonawczy, czyli one właśnie zawierają wiele szczegółowych informacji co do tego, jak przepisy dyrektywy stosować w praktyce. No i te zmiany nie mają charakteru zmian kosmetycznych, tak? Tak jak mówiliśmy z Krzysztofem i z Klaudią, tutaj będzie trzeba zacząć raportować w innych walutach. Będą osobne zgłoszenia rejestracyjne, osobne deklaracje, osobne zasady przeliczania kursów walut, coś, co się wydaje prostą rzeczą, ale będzie wymagało na pewno zmiany w systemie ERP, bo tak jak Klaudia wskazywała, do tej pory trochę inaczej przeliczaliśmy te kursy i w Polsce, jeżeli chodzi o generalne zasady przeliczania kursów, nic się nie zmieni. Natomiast te nowe procedury, o których dzisiaj mówimy, będą miały swoje odrębne zasady przeliczania kursów i to już będzie wymagało gimnastyki przy tych naszych systemach ERP. Też trzeba pamiętać o tym, że będziemy mieli różne organy podatkowe, różne urzędy, które będą właściwe do przyjmowania poszczególnych deklaracji. Też trzeba mieć to na względzie, przygotowując chociażby systemy do raportowania w bardziej automatyczny sposób. No i to, co jest z naszej perspektywy takim jakby działaniem najwięcej wymagającym zaangażowania ze strony podatników, to są właśnie konieczności gromadzenia danych, analizy, tak, weryfikowania, czy spełniłam warunki, czy przekroczyłam na przykład limit 10 tysięcy euro, co wiem o dostawcach, co wiem o nabywcach towarów, czy znam wartość tych transakcji. No i przede wszystkim też wprowadzenie pewnych procedur, które pozwolą w sposób sprawny przestrzegać tych nowych wymogów i uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach. I na koniec oczywiście wydłużenie terminu archiwizacji do 10 lat. To jest w polskich realiach czymś nowym i będziemy musieli de facto trochę zmienić te procedury archiwizacji, jakie do tej pory mieliśmy. Proszę Państwa, tyle z naszej strony. Przed nami niewątpliwie wiele wyzwań przez to następne niecałe półtora miesiąca, ale i po wejściu w życie nowych przepisów. No, mam nadzieję, że te przepisy, ta rakieta, o której mówiliśmy na początku, wyleci w ten kosmos, tak? Czyli będziemy mieli porządny i spokojny start. Jakby były jakieś problemy i pytania z Państwa strony, to oczywiście służymy pomocą. Godzinka, półtorej godziny na dzisiejsze spotkanie to zdecydowanie za mało, ale mamy nadzieję, że razem z Krzysztofem i z Klaudią, chociaż przedstawiliśmy takie najważniejsze założenie tych zmian i że będą one dla Państwa pomocne. Ja również dziękuję za Państwa uwagę. Zapraszamy do kontaktu. Tak jak wspominałam, będziemy prezentację i nagranie z dzisiejszego webinaru do Państwa wysyłać. Zapraszamy również do subskrypcji naszych innych materiałów. Niebawem będziemy tutaj też informować Państwa o nowym topic page'u, który będzie poświęcony właśnie tematowi podatków w handlu i w e-commerce. I zapraszamy także na nasze najbliższe webinary. I już na sam koniec chcielibyśmy Państwa poprosić o ocenę dzisiejszego webinaru, także zostawimy na chwilkę ankietę. Także z naszej strony to wszystko i bardzo, bardzo dziękujemy za udział. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo.